Ciao a tutti! Tym filmem zaczniemy kurs języka włoskiego dla zupełnie początkujących. Wszystko na temat tego kursu znajdziecie na stronie internetowej włoski od zera.pl, gdzie do dzisiejszej lekcji można pobrać tam darmowy e-book oraz linki do ćwiczeń. Wszystkie informacje na ten temat, linki znajdziecie w opisie tego filmu. W ramach wprowadzenia zaczniemy od absolutnych podstaw, najbardziej elementarnych informacji, które są potrzebne po to, aby w ogóle móc poruszać się po języku włoskim. Dzisiejszy film będzie komentował treść podręcznika i materiałów, z których korzystamy w grupie na Facebooku, od strony pierwszej do trzeciej, tak? Pierwszej do trzeciej włącznie. Mówię o stronach podręcznika. Wejdziemy także na stronę czwartą. Pagina 1, strona numer 1. Pagina 2, strona numer 2. Pagina 3, strona numer 3. Pagina 4, strona numer 4. Nim się rozpocznie naukę, trzeba przede wszystkim wiedzieć, że we włoskim mamy dwa rodzaje gramatyczne, czyli rodzaj męski, maschile i rodzaj żeński, femminile. Femminile. Druga istotna rzecz to liczba. Oczywiście mamy liczbę pojedynczą, singolare i liczbę mnogą, plurale. Bardzo istotną rzeczą w języku włoskim jest rodzajnik. W słowie, które widzimy, il libro, to jest książka, rodzajnikiem jest il. Rodzajnik na ogół, w większości przypadków, towarzyszy nazwie, czyli rzeczownikowi, i informuje nas o rodzaju gramatycznym, tak, czy to jest rodzaj męski czy żeński, a także o liczbie, czy dany przedmiot, dana nazwa występuje w liczbie mnogiej czy w liczbie pojedynczej. Rodzajnik il libro jest rodzajnikiem rodzaju męskiego liczby pojedynczej. Il libro, książka, jest we włoskim rodzaju męskiego. O rodzaju i o liczbie informuje nas także końcówka nazwy. Tutaj o libro, o jako końcówka, jest typową końcówką męską liczby pojedynczej. Rodzajnik il, męski, oraz końcówka o, męska, dla liczby pojedynczej. Liczba mnoga. Rodzajnikiem liczby mnogiej rodzaju męskiego jest i. I libri, książki. I libri. Końcówką właściwą liczbie mnogiej tego rodzaju jest i. Czyli mamy il libro, rodzaj męski, liczba pojedyncza. Jedna książka, jeden książek po włosku. Rodzajnik męski il, końcówka typowo męska o. Liczba mnoga i libri, rodzajnik i, końcóweczka męska liczby mnogiej i. Dzięki temu wiemy, jakiego rodzaju i w jakiej liczbie występuje rzeczownik. Il fiore. Il fiore to kwiat, jest rodzaju męskiego, a więc ma najczęściej występujący rodzajnik il. Są jeszcze inne rodzajniki, ale powiem o tym później. Tak więc ma rodzajnik il, ale ma akurat końcówkę e. Końcówka e nie należy tylko i wyłącznie do rodzaju męskiego. A więc mamy il fiore. W liczbie mnogiej będziemy mieć i fiori. Rodzajnik i, końcówka i. I rodzaj żeński. Rodzajnik la. Dla rodzaju żeńskiego jest najczęściej spotykaną formą rodzajnika la. La penna, czyli długopis, pióro. La penna. Końcówka żeńska typowa to a. La penna. Liczba mnoga, le penne. Rodzajnik w liczbie mnogiej dla rodzaju żeńskiego to le. Le penne. I końcówka właściwa rodzajowi żeńskiemu w liczbie mnogiej to e. Czyli la penna w liczbie pojedynczej i le penne w liczbie mnogiej. Kolejny przykład. La cornice to jest rama, taka rama do obrazu, rama obrazu. Rodzajnik żeński la i końcówka e.
Jak widać, końcówka e jest właściwa dla obu rodzajów. Niektóre nazwy, niektóre rzeczowniki, niezależnie od rodzaju, po prostu posiadają końcówkę e. Czy to jest fiore, pamiętamy, kwiat, rodzaj męski, czy to jest kornicze. Kornicze, rodzaj żeński. La cornice, rama. W liczbie mnogiej le cornici. Rodzajnik żeński liczby mnogiej le i końcówka i. La cornice, rama, le cornici, ramy. A zatem elementy językowe, gramatyczne, które określają rodzaj męski, żeński oraz liczbę rzeczownika to rodzajnik il libro, tak? Il fiore, il dla męskiego, la penna, la cornice, la dla żeńskiego i końcóweczka il libro, o, końcówka o. No i ta końcóweczka uniwersalna e, il fiore, e. Dla żeńskiego la penna, penna, właściwa końcówka rodzaju żeńskiego a, la cornice, końcówka uniwersalna e. I liczba mnoga, i libri, rodzajnik i fiori, rodzajnik i libri, końcówka męska i fiori, i. I rodzaj żeński, le penne, le penne, rodzajnik le cornici, le, rodzajnik le. I końcówki e, końcówka właściwa rodzajowi żeńskiemu, le penne, no i końcówka i, le cornici. Il libro, końcówka podstawowa dla rodzaju męskiego, o, zmienia się w liczbie mnogiej na i. I poniżej la penna, końcówka podstawowa dla żeńskiego, a, zmienia się w liczbie mnogiej na e. I libri, le penne, tak? A co z rzeczownikami zakończonymi na e? Otóż każdy rzeczownik zakończony na e, jak il fiore albo la cornice, będzie w liczbie mnogiej przybierał końcówkę i. I fiori, le cornici, czyli e zmienia się na i w liczbie mnogiej. Rodzajnik, o którym do tej pory mówiłam, il, ewentualnie la, jest to rodzajnik określony. L'articolo determinativo. Taka jest jego włoska nazwa. L'articolo, rodzajnik determinativo, określony. Drugim typem rodzajnika dla rzeczownika jest rodzajnik nieokreślony. On również poinformuje nas o liczbie i o rodzaju gramatycznym. L'articolo indeterminativo. Indeterminativo. Czyli rodzajnik nieokreślony. L'articolo indeterminativo. Dla rodzaju męskiego jest to rodzajnik un. Un libro. Un libro. Un fiore. Un fiore. Un libro, czyli jakaś książka, pewna książka albo jedna książka. Oczywiście rodzaj męski, tak? Un fiore. Jakiś kwiat, o którym nic bliżej nie wiemy. Pewien kwiat lub jeden kwiat. O zasadach stosowania obu rodzajów rodzajników można by mówić długo. W tej chwili powiem tylko, że jeżeli mówimy o czymś po raz pierwszy lub odczuwamy to jako niewiadome, obce albo nieistotne, użyjemy na ogół rodzajnika nieokreślonego, un. Jeżeli mówimy o jakimś przedmiocie, który jest blisko nas, bardzo konkretny, wszyscy go widzimy albo już o nim mówiliśmy w rozmowie i wiadomo, o co chodzi, wtedy użyjemy rodzajnika określonego. Tłumaczenie tego na sucho, bez przykładów, nie jest dobre. Po prostu trzeba stopniowo, krok po kroku, czytać różne włoskie zdania, aby się zorientować co do tej podstawowej zasady, kiedy używamy jeden typ rodzajnika, a kiedy używamy drugi typ rodzajnika. Teraz skupmy się po prostu na formach rodzajników. A zatem rodzajnik nieokreślony dla rodzaju męskiego to un, un libro, un fiore. E un libro, to jest książka. Słówko e akcentowane znaczy po prostu jest. E un libro, jakaś książka, pewna książka.
Używamy tutaj rodzajnika nieokreślonego, ponieważ nie wiemy nic o tej książce i mówimy o niej po raz pierwszy. Wspominamy ją po raz pierwszy w naszej rozmowie. No i tak jak mówiłam, nic o tym przedmiocie nie wiemy, oprócz tego, że to jest książka. I poniżej. Il libro è rosso. Il libro è rosso. Książka jest czerwona. Mówimy już o konkretnej książce. Il libro, czyli książka, è jest rosso. Rosso znaczy czerwony. I popatrzmy. Libro, tak, czyli rzeczownik libro, zakończony na o, to rzeczownik rodzaju męskiego. Rosso to jest przymiotnik, czyli jaki, jaka, czerwony, czerwona. Libro rosso. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że przymiotniki także mają końcówki określające rodzaj. Najczęściej dla przymiotnika w rodzaju męskim, czyli na przykład rosso, występuje końcówka o. Najczęściej. I liczba mnoga. Sono due libri. Sono due libri. Znaczy to, to są dwie książki. To są dwie książki. Sono, słówko sono znaczy są. E znaczy jest, sono znaczy są. Mówimy tutaj o odmianie czasownika essere, essere, czyli być. A zatem sono due libri, to są dwie książki. Trzeba zwrócić uwagę, że rodzajnik nieokreślony w zasadzie nie występuje w liczbie mnogiej. Na ogół albo posługujemy się liczebnikiem, jak tutaj, due, tak? Due, czyli dwa, libri, książki. Albo używamy rodzajników określonych. Sono due libri, to są dwie książki. I libri sono rossi. I libri sono rossi. Książki i libri sono, są rossi. Czerwone. To jest oczywiście rodzaj męski, bo książka il libro jest w rodzaju męskim we włoskim. I proszę zwrócić uwagę, libri, rossi, mamy tu końcówki i męskie. Przymiotnik rossi w liczbie mnogiej dobiera sobie końcówkę męską. Wszystko to możecie prześledzić na pierwszej stronie materiałów, z których korzystamy w tym kursie i o których wspominam w grupie na Facebooku. Dalej. È un fiore, to jest kwiat. Un fiore, jakiś kwiat, nic o nim nie wiemy. Il fiore è giallo, il fiore è giallo. Kwiat, il fiore, è, jest, giallo, giallo, żółty, giallo. Fiore, giallo. Fiore ma co prawda końcówkę e jako rzeczownik, ale przymiotnik giallo ma akurat końcówkę o, męską końcówkę o. Il fiore è giallo. Sono due fiori. Sono due fiori. To są dwa kwiaty. Tak tłumaczymy. Sono, są, due, dwa, fiori, kwiaty. Sono due fiori. To są dwa kwiaty. I fiori sono gialli. I fiori sono gialli. Kwiaty są żółte. I fiori, kwiaty, sono, są gialli, żółte. Fiori, gialli. Fiori, gialli. Czyli końcóweczki i. I dla rzeczownika kwiaty, fiori. I dla przymiotnika gialli, żółte. Tak? W rodzaju męskim oczywiście, w liczbie mnogiej. Gialli. I teraz rodzaj żeński. La penna. Z rodzajnikiem określonym la. Una penna. Una penna, rodzajnik nieokreślony dla rodzaju żeńskiego, to przede wszystkim forma una. Una penna, czyli jakieś pióro, jakiś długopis. Albo jeden długopis, tak? Jedno pióro. La cornice. La cornice. Una cornice. Una cornice. Jakaś rama, jedna rama. A zatem rodzajnikiem nieokreślonym dla rodzaju żeńskiego jest przede wszystkim forma una. Una. È una penna. È una penna. To jest jakiś długopis, jakieś pióro. È una penna.
La penna è gialla. La penna è gialla. La penna, długopis, è, jest, gialla, żółta. Penna, gialla. Proszę zobaczyć, przymiotnik żółta, gialla, ma tutaj końcówkę żeńską. Sono due penne. Sono due penne. To są dwa długopisy, dwa pióra. Due penne, rodzaj żeński. Le penne sono gialle. Le penne sono gialle. Czyli długopisy, le penne, sono, są gialle, żółte. Penne, gialle. Końcówka żeńska liczby mnogiej e. È una cornice. È una cornice. To jest rama, jakaś rama. La cornice è rossa. La cornice è rossa. Rama jest czerwona. Rossa, czerwona. Cornice, rama, rossa, czerwona. Przymiotnik czerwony, czerwona, rosso, rossa ma swoje końcówki właściwe rodzajowi, czyli rossa to będzie końcówka żeńska. A. Sono due cornici. Sono due cornici. To są dwie ramy. Le cornici sono rosse. Le cornici sono rosse. Ramy są czerwone. Cornici ma akurat końcówkę i, ale przymiotnik rosse, rossa w liczbie pojedynczej, rosse w liczbie mnogiej ma końcówkę e. Trzeba jeszcze tylko zwrócić uwagę, że jeśli mamy do czynienia ze zbiorem rzeczowników o różnych rodzajach gramatycznych, to wszystkie przymiotniki będą przyjmowały formę męską. Czyli il libro e la cornice sono rossi. Il libro, rodzaj męski. Słówko e bez akcentu oznacza i. E la cornice, rama, la cornice, rodzaj żeński. Sono, są rossi. Czyli mamy tutaj do czynienia z rzeczownikami w obu rodzajach, ale przymiotnik rossi występuje w rodzaju męskim. Rossi. Il libro e la cornice sono rossi. Il fiore e la penna sono gialli. Il fiore e la penna sono gialli. Il fiore, rodzaj męski, la penna, rodzaj żeński, gialli pozostaje w rodzaju męskim. A zatem przymiotniki czerwony, rosso, a także żółty, giallo, przybierają końcówki właściwe danym rodzajom, czyli rosso, czerwony, rodzaj męski, il libro rosso, i libri rossi, końcówka o, końcówka i. Żółty, giallo, il fiore giallo, i fiori gialli, końcówka o oraz końcówka i, dla rodzaju męskiego. Przymiotnik rosso w rodzaju żeńskim ma końcówkę a. Rossa, czerwona, rossa. La cornice, rossa. Le cornici, rosse. Gialla, czyli żółta, gialla. La penna gialla. Le penne gialle, gialle. Końcówka a, gialla. I w liczbie mnogiej końcówka żeńska e, gialle. Istnieją też przymiotniki, które mają końcówkę uniwersalną e. Jak na przykład verde. Verde będzie znaczyć i zielony, i zielona. Na przykład un vestito verde. Un vestito verde. Jakaś zielona sukienka. Vestito, sukienka. Akurat il vestito jest rodzaju męskiego we włoskim. Un vestito, ewentualnie il vestito verde. I rodzaj żeński. Una gonna verde. Una gonna verde. Zielona spódnica. Ewentualnie la gonna verde. Verde pozostaje z końcówką e, niezależnie od rodzaju nazwy. I liczba mnoga. I vestiti verdi. I vestiti verdi. Mamy tutaj liczbę mnogą. I vestiti. I vestiti to są sukienki. W liczbie mnogiej przymiotnik verde przyjmie końcówkę i. Verdi. I vestiti verdi. I teraz rodzaj żeński. Le gonne verdi. Le gonne verdi.
Legonne, liczba mnoga. Spódnice, verdi, zielone. Są też przymiotniki, które w ogóle się nie odmieniają. Na przykład kolor blue, czyli niebieski, granatowy. I pantaloni blue. Pantaloni to są spodnie. Pantaloni występują zawsze w liczbie mnogiej. Dlatego mamy rodzajnik i. I pantaloni blue. Dalej. Il vestito blu. Sukienka. Il vestito blu. La gonna blu. Spódnica. Blu. Le penne blu. Czyli pióra w kolorze niebieskim. Jak widać, niezależnie od rodzaju i od liczby, blu pozostaje blu. Franco ha i pantaloni blu. To zdanie znaczy Franco, czyli jakiś franek, a ma i pantaloni, spodnie, blu. Ma niebieskie spodnie. Franco ma niebieskie spodnie. Słówko a to tyle co ma. Jest to forma czasownika avere. Avere. Mieć. Franco ha i pantaloni blu. Powiem tylko, że literka H jest we włoskim nieczytana, niewymawiana. I drugie zdanie. Franca ha il vestito blu. Franca a ma il vestito, sukienkę blu, niebieską. I na koniec jeszcze odrobina rzeczowników wraz z rodzajnikami, określonymi akurat. Il letto, łóżko. Letto to jest łóżko. Il letto. La casa, dom. Il letto rodzaju męskiego jest, jak widać. La casa rodzaju żeńskiego. Liczba mnoga. I letti, łóżka. Le case, domy. I dalej. Il padre, ojciec. Il padre. La madre, matka. Il giornale, dziennik, w sensie na przykład gazeta codzienna, wiadomości codzienne. La chiave, klucz. La chiave. Liczba mnoga od tych rzeczowników. I padri, ojcowie. I padri. Le madri, matki. Le madri. I giornali, gazety, dzienniki. Le chiavi, klucze. Le chiavi. Zachęcam do tego, aby po pierwsze przejrzeć materiały do nauki, a poza tym proszę wysłuchać lekcji dla początkujących, do których linki znajdziecie pod tym filmem. Na tym skończymy pierwszą część wprowadzenia do nauki włoskiego. Oczywiście zapraszam na następną. Grazie, ciao.